Pieniądze szczęścia nie dają. Tak mówią jedni. Bez pieniędzy trudno żyć. Tak mówią drudzy. I myślę, że można spokojnie zgodzić się i z jednymi, i z drugimi. Ale pytanie zasadnicze jest takie, czym jest pieniądz dla nas. I wtedy, kiedy takie pytanie zadajemy sobie, to okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest taka prosta, bo pieniądz sprawiał, sprawia i chyba niestety będzie sprawiał ludziom wiele problemów, zwłaszcza szczerość w jego otrzymywaniu i w jego wydawaniu. Historie biblijne pokazują nam przecież wypadki, kiedy pieniądz wprowadzał wiele zamieszania, czy wiele problemów, wiele nieszczęść. Chyba jedna z najsłynniejszych historii to historia Ananiasza i Safiry, którzy kompletnie nie rozumieli tego, że pieniądz, który mają, jest ich pieniądzem. I wcale nie muszą, ale mogą się dzielić. I problem nie był tego, że ukryli coś, ale problem dotyczył szczerości. I myślę, że nasza dzisiejsza historia, którą za chwileczkę przeczytam, to właśnie historia związana z pewną szczerością w tym, co się ma, ile się ma, jak się to chce wydawać i czy człowiek chce się dzielić. Najważniejsza jest chyba nie ilość, nie chcę powiedzieć jakość, ale najważniejsza jest właśnie szczerość w tym, kiedy taki pieniądz mamy i chcemy go wydawać. Fragment ten zapisany jest u Ewangelisty Marka w 12 rozdziale od 41 wiersza, gdzie mowa jest o wdowim groszu. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy, jak wielu bogaczy dużo wrzuciło. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. I drodzy, myślę, że gdybym znalazł się w tym samym czasie, w tym samym miejscu, co Chrystus, z pewnością też zwracałbym uwagę na tych, którzy wrzucali dużo, na wielkość sum, które wpadają. Myślę, że nie zastanawiałbym się nad tym, że ta uboga wdowa tak naprawdę wrzuca dużo, dużo więcej. Ale Chrystus zwrócił uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Wszyscy, którzy wrzucali dużo, wrzucali z tego, co im zbywało. Można powiedzieć z nadmiaru. Dla nich nie był to żaden wysiłek, dla nich to nie było żadne wyrzeczenie się. Zupełnie inaczej rzuciła wdowa. Ale myślę, że to, co jest najważniejsze w tym tekście, to odwołanie się do pewnej szczerości, do tego, dlaczego wrzucamy. Myślę, że ten tekst stawia przed nami pytanie też o kwestię dzielenia się i pomocy dla drugiego człowieka, nie odwołując się do tego, ile dajemy, ale odwołując się do tego, czy dajemy, odwołując się i stawiając przed nami pytanie o to, w jakiej intencji to wszystko wrzucamy. Myślę, że Biblia wielokrotnie podkreśla to, że pieniądz, który jest dawany szczerze, który jest dawany z serca, przynosi o wiele, wiele większe owoce niż nawet ogromne sumy dawane tylko i wyłącznie na pokaz. Historia Kościoła powielokroć pokazuje, że często duże sumy były marnotrawione, dlatego że były dawane zupełnie nieszczerze i nieszczerze potem były wydawane. Ale jeśli coś dawane jest z serca, potrafi przynieść niesamowity owoc. I dlatego ta historia jest zawsze zachęceniem z jednej strony do tego, by dzielić się, ale dzielić się ze zrozumieniem i ze szczerością serca.